Choć zostali ułaskawieni przez prezydenta, koalicja 13 grudnia robi wszystko, by stali się więźniami politycznymi. Jutro marszałek Sejmu ma rozpocząć konsultacje w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Sejmu. W jakim składzie? Tego nie wie chyba dzisiaj nikt, a to przez zamieszanie, jakie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wprowadził w związku ze swoją decyzją dotyczącą posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Chodzi o wygaszenie ich mandatów poselskich. Żebyśmy nie mieli tutaj burt, w których nagle się okaże, że z posłów mamy 462, następują w związku z powyższym rozruchy, okupacje, wywalanie całego procesu stanowienia prawa w państwie. 462 posłów jednak nie będzie, bo kolejno w czwartek i w piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu poselskich mandatów Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Mogą więc oni zgodnie z decyzją Izby uczestniczyć w posiedzeniu, chyba że taka możliwość zostanie im siłą zablokowana. Takie próby z pewnością będą. Jutro marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotka się ze swoim koalicjantem Adamem Bodnarem, obecnym ministrem sprawiedliwości, a także prokuratorem generalnym. W środę ma się jeszcze zebrać Izba Pracy Sądu Najwyższego, której prezes podważa postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Sprawa jest zakończona. Zostało uchylone postanowienie marszałka Sejmu i od tej decyzji Sądu Najwyższego nie przysługuje już żadne odwołanie, a zatem w naszej ocenie to postępowanie zostało zakończone. No, trudno mi powiedzieć, dlaczego pan prezes Prusinowski twierdzi inaczej. Mówi pełnomocnik Macieja Wąsika Janusz Woźnicki. W dalszym ciągu należy pamiętać, że w 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków. Prezydent ułaskawił Mariusza Kamińskiego, a także Macieja Wąsika, którzy przecież walczyli z korupcją. Ułaskawił ich w sposób podręcznikowy. Rząd Donalda Tuska szuka sposobu, by podważyć decyzję konstytucyjnego organu, jakim jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej, by następnie osadzić polityków walczących z korupcją. I to na chwilę po tym, gdy mandat europosła przejął osadzony w areszcie polityk Koalicji Obywatelskiej Włodzimierz Karpiński, na którym ciążą zarzuty korupcyjne w związku z tak zwaną aferą śmieciową. Zamieszany w aferę korupcyjną według prokuratury może być również Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu nie chce zrzec się immunitetu, a w jego utrzymaniu pomagają mu koalicjanci z Izby. Afera w szczecińskim szpitalu polegała na tym, że pacjenci wpłacali środki na jedną z fundacji, a następnie uzyskiwali szybsze terminy operacji.